Wspomożenie nasze jest w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pan niech będzie z wami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny i miłosierny Boże, Ty zgromadzasz swój lud po całej ziemi, aby Ciebie wielbił i Tobie oddawał cześć. Dziękujemy Ci za jeszcze jeden Twój dzień, Twój święty dzień, kiedy nas gromadzisz, nas łączysz w tym sakramencie Wieczerzy Pańskiej i przypominasz nam o swojej wielkiej łasce. Pobłogosław nam wszystkim tu zgromadzonym. Pobłogosław całemu swojemu ludowi, pobłogosław naszym bliskim, którzy czekają, aż przyjdziemy z tego nabożeństwa. Pobłogosław sercom, które chcą pokoju i odmień serca, które nie chcą pokoju. Spraw, aby ten czas, który poświęcimy Tobie, był dla Ciebie czasem miłym i ofiarą naszych serc, miłą Tobie. O to Cię prosimy, nasz Boże i Ojcze, Zbawicielu i Odkupicielu, Duchu Święty, który nam dajesz życie. Amen. Lekcję Starego Testamentu czytam z Księgi Psalmów, Psalm 148. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach, chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego, chwalcie Go wszystkie zastępy Jego, chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go gwiazdy świecące, chwalcie Go najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz Jego rozkaz, góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate, królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy, a także dziewice, starcy razem z dziećmi. Niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu Mu bliskiego. Alleluja. A lekcję Nowego Testamentu czytam z Ewangelii według Jana, z rozdziału 13, wiersze od 31 do 35. Rzekł Jezus: teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi Go w sobie i wnet Go uwielbi. Dziateczki, jeszcze chwilę będę z wami. Szukać mnie będziecie i jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, teraz wy przyjść nie możecie i teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Módlmy się. Niech ust moich śpiewanie i serc naszych wszystkich rozmyślanie ku chwale Twej będą, Zbawicielu, nasza twierdzo i nasz Odkupicielu. Amen. Jeden z moich afroamerykańskich przyjaciół w Stanach opowiadał mi kiedyś, jak to jego babcia biedna, ale bardzo pobożna chrześcijanka, chyba była baptystką, miała w zwyczaju 2 razy w tygodniu spotykać się z przyjaciółkami z kościoła. One były równie biedne jak ona. Spotykały się po to, by razem wspólnie gotować skromne posiłki i by tego samego wieczora rozwieść je do jeszcze biedniejszych od nich parafian. Do wdów, do chorych, do wdowców, do sąsiadów, do osób samotnych. Gdy posiłki były już ugotowane, podzielone na porcje i popakowane w pojemniki, wtedy babcia przychodziła po mojego kolegę i mówiła mu: „Honey, złotko, chodź, pokażemy ludziom, jak się miłuje”. Zarówno dla niej, jak i dla jej przyjaciółek dzielenie się i służba były sposobem na okazywanie miłości innym i Bogu. Miłość była czasownikiem, czymś, co się robiło, a nie czymś, o czym się tylko mówiło. W dzisiejszym tekście kazalnym Jezus mówi swoim uczniom: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Przykazanie. A zatem to, o czym Jezus mówi, to nakaz, a nie tylko sugestia, aplikacja na smartfonie, którą można albo i nie odpalić, w zależności od tego, czy się nam podoba, czy nie. Przykazanie. To jest polecenie. To jest coś, czym nie jesteśmy jako chrześcijanie związani i od czego jako chrześcijanie nie mamy żadnej ucieczki. Chrześcijanie, czyli inaczej Kościół Jezusa Chrystusa, jest powołany Jego Słowem i temu Słowu tylko podległy. Jezus Chrystus, a więc Słowo, które stało się ciałem, nas powołuje i daje nam przykazanie, tak abyśmy my mogli się nazywać chrześcijanami. I musimy zwrócić uwagę na niezwykle doczesny charakter tego przykazania. Nie chodzi o uczucia, nie chodzi o nasz głęboki wdech i wydech, nie chodzi o takie radosne mrowienie w serduszku, to nie o taką miłość chodzi. Chodzi o coś realnego, o coś namacalnego. Jezus daje nam to przykazanie w kontekście ostatniej wieczerzy, zaraz potem jak sam umył nogi swoim uczniom. I to właśnie w tym kontekście, w kontekście Jego służby nam pada nakaz tego przykazania. Więc na czym polega ta miłość? Na czym ma ona polegać? Sprawdziłem. I otóż tłumaczenie polskie, ale także tłumaczenie i angielskie, i holenderskie Chrystusowe przykazanie tłumaczą jako miłość. Tak samo jest w Biblii Ekumenicznej. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Tymczasem Greka Nowego Testamentu używa czasownika agapete, czyli służcie z miłością. A zatem wierniejsze tłumaczenie dzisiejszego tekstu kazalnego i tekstu biblijnego powinno brzmieć: daję wam dziś nowe przekazanie, abyście służyli sobie nawzajem z miłością, tak jak ja wam służyłem z miłością. Bycie chrześcijaninem sprowadza się nie tylko do wyznawania określonych praw wiary, do czytania Pisma i mówienia o Bogu, ale według przykazania, które nam daje Jezus Chrystus dziś, wzywa nas do wyznawania Go czynem, służąc naszym bliźnim. Mamy się miłować, czyli służyć z miłością. Mamy służyć z miłością innym nie dlatego, by zarobić na nasze zbawienie, albo by uchronić się od piekła czy potępienia. Nie, nasza służba, nasza pełna miłości służba bliźnim ma być naszą odpowiedzią na łaskę, którą nam już okazał Bóg, służąc sam nam wcześniej. W Jezusie Chrystusie, który umył nogi swoim uczniom, Bóg predestynował nas sam w sobie, dla siebie, w łasce i w miłości. My w odpowiedzi na tę łaskę, na ten pierwotny wybór Boga, my odpowiadamy, naśladując Go poprzez służbę innym. Boży wybór, Boża łaska, Boża predestynacja jest wcześniejsza, uprzednia od naszej decyzji, od naszych działań, od naszych zaniechań, od wszystkiego tego, co my uważamy za bardzo ważne dla nas i od tego wszystkiego, co w naszym mniemaniu czyni nas ważnymi. to Bóg pierwszy predestynował nas sam. Albo by użyć cytatu z teologii Karola Bartha, to Bóg pierwszy powiedział nam swoje wielkie tak. A teraz my, jako chrześcijanie, w odpowiedzi na Boże tak, na Bożą predestynację, jesteśmy wyzwani, by służyć innym z miłością. I to właśnie po takiej służbie ma nas poznać świat. Przed przyjazdem do Polski wszedłem i przyjrzałem kilka stron parafii, internetowych stron parafii ewangelickich, luterańskich, reformowanych i metodystycznych. Jest bardzo dużo o koncertach organowych, jest bardzo dużo o nocy muzeów, jest bardzo dużo o spotkaniach dla osób zainteresowanych ewangelicyzmem i o spotkaniach biblijnych. I to jest wszystko bardzo dobre. Keep it up. Nie odpuszczajcie. Ale w zasadzie wszędzie brakowało mi wiadomości o tym, jak szary człowiek może odpowiedzieć Bogu na jego tak, służąc innym z miłością w tych parafiach. To dobrze, że mamy kościelną diakonię. Ale przykazanie, o którym przeczytaliśmy dzisiaj w Piśmie, nie jest skierowane tylko i wyłącznie do diakonów i do diakonek, ani do pracowników diakonii. Przykazanie Jezusa Chrystusa jest skierowane do wszystkich chrześcijan, do całego Kościoła. A zatem zadajmy sobie pytanie, gdzie w naszych parafiach są możliwości, by to przykazanie realizować w praktyce, przynajmniej raz w miesiącu. Jak często zgłosiliśmy się na ochotnika, aby albo ugotować, albo podać posiłek w schronisku brata Alberta, albo w Monarze. Nasz wolontariat nie może się ograniczać tylko do Wigilii i do jednorazowego zakupu prezentów w ramach świątecznej tarczy. Kto z Was pomyślał o tym, aby zgłosić się do ośrodka uchodźcom? Jeden jest bardzo blisko Wrocławia, by pomóc im i ich dzieciom nauczyć się mówić po polsku. Zaadoptować do naszej jakże niechętnej im ostatnio kultury. My, ewangelicy, lubimy powtarzać, że jesteśmy zbawieni darmo z łaski, a nie z uczynków, ale nie oznacza to, że jesteśmy z tych uczynków absolutnie zwolnieni. Uczynki są owocem przyjęcia łaski. Dzisiejsze przykazanie Jezusa nie jest, by zacytować Księgę Powtórzonego Prawa dla Ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż Wam wstąpi do nieba i kto je do nas sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Naprawdę trudno o bardziej proste i prozaiczne przykazanie niż to, byśmy się wzajemnie miłowali, służąc sobie wzajemnie. Znów zacytować tę samą księgę w rozdziale 30, wersie 13. Lecz to przykazanie jest bardzo blisko Ciebie, w Twoich ustach i w Twoim sercu, aby się czynił. Babcia mojego kolegi miała rację, gdy razem z koleżankami roznosiła posiłki biednym sąsiadom i znajomym. Miłość jest czynnością, jest stałą, wierną posługą w miarę swoich możliwości. Jest naszą radosną odpowiedzią na boskie tak, objawione nam w Jezusie Chrystusie. Ten sam kolega opowiadał, że gdy jego babcia z przyjaciółkami gotowały te posiłki, razem z nimi śpiewały pieśni kościelne, tak zwane African American Spirituals. W miarę postępów prac nad posiłkiem jej dom wypełniały dwie rzeczy. Kolejne pieśni i zapach przygotowywanego posiłku. A gdy wszystko było gotowe, babcia przychodziła po niego i mówiła z nutką radości i zadowolenia: Honey, złotko, chodź. Pokażemy ludziom, jak się miłuje. W naszym świecie, targanym konfliktami, podzielonym nienawiścią, homofobią, niechęcią do innych, do słabszych, do biedniejszych, do ludzi z problemami, do muzułmanów, do uchodźców. Kościół i chrześcijanie mają przykazanie dane od samego Boga w Jezusie Chrystusie, by być kuchnią, tak jak ta kuchnia babci mojego kolegi, gdzie roznosi się nie tylko pieśń o zbawieniu i odkupieniu, ale gdzie roznosi się także już ten pierwszy zapach posiłku, zapowiedź przyjścia Królestwa Chrystusa, gdzie, jak przypomina nam Łukasz, ewangelista, biedni będą wywyższeni, a możni strąceni z tronów, głodni nakarmieni dobrymi rzeczami, a syci odesłani z niczym. My, chrześcijanie, każdy z nas z osobna i wszyscy razem otrzymaliśmy przykazanie, by pokazać światu, jak to jest, gdy się miłuje Boga i bliźnich. Mamy przed tym światem służyć innym z miłością, tak jak nam służył z miłością sam Bóg. Albo inaczej. Hanis, Złotka, po dzisiejszym nabożeństwie idźcie w świat i pokażcie ludziom, jak to jest się miłować. Amen. I dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Tymże obyczajem, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich. A podziękowawszy, dał im, mówiąc: pijcie z tego wszyscy. Toć jest krew moja, nowego testamentu, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. Żadnego niczym nie dawajcie zgorszenia. Dobroczynności też i udzielania nie przypominajcie, albowiem się Bóg w takowych ofiarach kocha, a ochotnego dawcę miłuje. Powstańcie do błogosławieństwa. Niech was błogosławi Pan, a niech was strzeże. Niech odjaśni Pan oblicze swoje nad wami, a niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam, a pokój niechaj da wam. Niechaj strzec raczy przy tym wejścia i wyjścia waszego, odtąd i aż na wieki. Ten święty, święty, święty Pan zastępów, Bóg nasz jedyny, któremu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków.